Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Zajrzymy zaraz do... porozmawiamy o partii, która ma młodych i tej partii, która ma czyli starych. Czyli z kim? Krzysztof Skowroński jest naszym gościem, czyli z Kamilą Baranowską, dziennikarką, publicystką portal Interia. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. A pani redaktor, zacznijmy od tego, co się działo wczoraj wieczorem. Była pani na Nowogrodzkiej w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Jakie wrażenia, jakie estetyczne obrazki tam panowały i polityczny nastrój? Ja miałam takie poczucie, że panuje tam takie uczucie dużej ulgi, że generalnie wszyscy byli w dużym napięciu przed tymi wyborami samorządowymi. Mało kto już dzisiaj pamięta. Jeszcze tak 2-3 miesiące temu przecież panowała powszechna dosyć opinia, że PiS jest w totalnej rozsypce, że pod znakiem zapytania stoi nawet sejmik podkarpacki, czyli ten bastion PiSu. Koalicja Obywatelska odgrażała się, że odbije wszystkie sejmiki, więc te nastroje jeszcze 2 miesiące temu nie były wcale dobre, wręcz przeciwnie, były bardzo, bardzo ponure. I jakby biorąc pod uwagę ten cały kontekst, to ten wczorajszy wieczór i te wyniki sejmikowe okazały się być sporym zaskoczeniem. Znaczy, na pewno jest to wynik powyżej oczekiwań i w tym sensie jakby pokazały, to jest to dokładnie to, o czym prezes Jarosław Kaczyński mówił w swoim przemówieniu, że jeszcze składanie do grobu i jego i partii politycznego grobu jest mocno, mocno przedwczesne. Więc moim zdaniem dominowało poczucie dużej ulgi pomieszane z delikatną radością, bo to nie jest też taka wielka radość i wielkie zwycięstwo w tym sensie, że nie wiadomo, jak tam się jeszcze ułożą te negocjacje sejmikowe i ile finalnie tych sejmików w rękach PiSu zostanie, aczkolwiek i tak ten urobek jest dużo lepszy niż politycy PiSu jeszcze zakładali nawet jeszcze niedawno, bo nawet kiedy te nastroje zaczęły się trochę odwracać w ostatnich tygodniach, to i tak w ostrożnych szacunkach mówiło się o 3-4 sejmikach, w których PiS może wygrać. Już nie mówię tutaj o rządzeniu. Wygrał ostatecznie, czyli zrobił najlepszy wynik w 6. I zobaczymy, jakby w ilu finalnie będzie rządził lub współrządził. Być może w 4, być może w 5, w 6. Chyba na Łódzkie nie ma szans, ale zobaczymy. Będą rozmowy polityczne. A persony, jak garnitur polityków, bo często publicyści, często staramy się wywnioskować, kto gdzie jest, kto jaki ma status i co się dzieje w partii poprzez to, kto wychodzi na scenę z liderem, jak to wyglądało pod względem obecności, kto był, kogo nie było. Co się dzieje po tym wyniku z partią opozycyjną, z Prawem i Sprawiedliwością? Ja myślę, że ten wynik i te wybory nie kończą tego sporu wewnętrznego, który się w PiS-ie cały czas toczy i on się będzie toczył. Nawet nie wiem, czy nie jeszcze mocniej będzie akcentowany, bo decyzja co do kierunku, w jakim PiS powinien zmierzać, ostateczna przecież nie zapadła. I teraz ten wczorajszy wynik dla obu stron jest jakimś argumentem, bo jedna strona będzie przekonywała, że wystarczyło nie robić negatywnej kampanii i ten wynik jest dobry, powyżej oczekiwań, więc to jest ten kierunek, w którym partia powinna zmierzyć, czyli bardziej centrowy, bardziej uśmiechnięty, powiedzielibyśmy nieco przewrotnie, ale generalnie bardziej umiarkowany, mniej negatywna kampania, mniej agresywna i tak dalej. No ale jest też cała druga część PiSu, która mówi, że to jest wszystko warszawska bańka, że tak naprawdę w terenie ludzie byli wściekli i ludzie, wyborcy PiSu, którzy zagłosowali w tych wyborach na PiS, zagłosowali z tej frustracji przeciwko Donaldowi Tuskowi i temu, co on wyprawia w ostatnich tygodniach czy miesiącach. I że tutaj jakby ta emocja antytuskowa, antyplatformerska była bardzo silna i była kluczowa, jeśli chodzi o mobilizację elektoratu w tych wyborach. Więc to są dwie totalnie sprzeczne diagnozy, i totalnie jakby można z nich wyciągnąć zupełnie sprzeczne wnioski, w jakim kierunku PiS powinien podążać. Więc ja jestem ciekawa, co z tą wiedzą i z tymi wszystkimi analizami i diagnozami ostatecznie zrobi kierownictwo partii i w jakim kierunku tę partię popchnie na przykład w kampanii europejskiej, bo to nam też dużo powie, jakby który z tych wniosków wygrał. Na scenie dwie rzeczy zaskoczyły, dwie osoby. Pojawił się Jacek Kurski na scenie wieczoru wyborczego tuż za Jarosławem Kaczyńskim. To znak, że były prezes TVP wróci do europarlamentu, będzie znowu politykiem czynnym, tak informalnym. Mówi się, że on będzie kandydował do europarlamentu, że tam generalnie rozgrywka idzie o to, z którego miejsca, czy z pierwszego, czy z drugiego.
ale ma kandydować do Europarlamentu, ale też moim zdaniem dużo ciekawsze jest pytanie, czy i jaką będzie odgrywał rolę w kampanii europejskiej, bo to nam właśnie, wracamy znów do tego wątku kierunkowego, tak? Bo to nam pokaże, w jakim kierunku PiS będzie podążał i jaką decyzję podjął w tym względzie Jarosław Kaczyński, bo dla mnie to jest w tym momencie najciekawsze, jeśli chodzi o PiS, ale tam też pojawił się na przykład dawno niewidziany Antoni Macierewicz, który długo i demonstracyjnie stał na scenie, stał jakby na chciał scenie, się szedł, pokazać. Szedł z niej jako ostatni, był bardzo uśmiechnięty, bardzo radosny, tryskał energią, dostał też owacje od tam zgromadzonych działaczy, więc trochę jest powrót takich polityków, że tak powiem, z twardego jądra Prawa i Sprawiedliwości. Tam w pierwszym rzędzie też stał Mariusz Kamiński, stał Maciej Wąsik, właśnie Antoni Macierewicz, Jacek Kurski nieco trochę z tyłu. Premier Mateusz Morawiecki też gdzieś schowany w drugim, trzecim szeregu. Niektórzy nawet twierdzili, że go tam nie było, był, stał na scenie. Więc, ale później udzielał wywiadów, był dosyć obecny w takich tak zwanych kuluarach i medialnie, więc mówię, moim zdaniem ta decyzja kierunkowa co do tego, jak PiS będzie pozycjonowany w kolejnych wyborach, jeszcze nie zapadła, więc tam się pewnie te rzeczy ucierają, dużo być może będzie zależało od ostatecznego finału tych też rozmów sejmikowych, w jakich nastrojach partia będzie na koniec tych rozmów, gdzie utrzyma władzę, a gdzie nie. Bo pamiętajmy, że to też będzie miało znaczenie, jeśli chodzi o też struktury Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak politycy tam na dole będą reagować, to oceniać i jak to się przełoży na wyborców. Pytanie teraz, co z tym wynikiem zrobi koalicja rządząca? Donald Tusk się cieszył na wieczorze wyborczym. Słychać było, nie wiem, czy prawdziwą, czy bardzo dobrze udawaną radość. Nikt radości nie próbował udawać w trzeciej drodze, a już na pewno w sztabie lewicy. Jak te wyniki wyborów zostały przyjęte przez partię koalicji rządzącej? Wydaje mi się, że Donald Tusk jest bardzo rozczarowany wynikami tych wyborów. On postawił sobie za cel, i to w nieoficjalnych gdzieś tam rozmowach z politykami Platformy wychodziło, żeby w końcu pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Nie udało mu się to w wyborach parlamentarnych, choć udało mu się odsunąć PiS od władzy, to w dużej mierze dzięki wynikowi trzeciej drogi, a nie Koalicji Obywatelskiej, która przegrała przecież z PiS-em. I tutaj znów się nie udało pobić Kaczyńskiego i Donald Tusk ma z tym ewidentnie problem. Pytanie tylko, czy też wyciągnie z tego wnioski, bo nie wydaje mi się, bo już dzisiaj słychać takie komentarze polityków Platformy, że właściwie trzeba jeszcze mocniej i bardziej PiS rozliczać. No jeśli to jest jakby Marcin Kierwiński tak skomentował, trzeba przyspieszyć realizację rozliczenia tego, co wyprawiało PiS przez ostatnich 8 lat. Więc jeśli jakby jedyny wniosek polityków koalicji rządzącej jest taki, żeby dać jeszcze więcej tego samego, co nie przyniosło efektów zadowalających, no to nie wiem, czy to jest słuszny wniosek. Wydaje mi się, że jednak Platformie, czy też Koalicji Obywatelskiej, czy też w ogóle szerzej Koalicji Rządzącej cały czas brakuje tego pozytywnego programu, znaczy pokazania tego, co oni tak naprawdę chcą zrobić, jaki mają pomysł na Polskę i po co ten PiS odsunęli od władzy, no bo to, że chcieli go odsunąć dla samego odsunięcia, to jest jasne i to o tym wszyscy wiedzą i że chcą rozliczyć PiS, ale jaki jest ten krok następny, jakby co oni chcą zrobić? Mam wrażenie, że z tym wyborcy mają dzisiaj największy problem i dlatego też nie było takiej wielkiej mobilizacji w tych wyborach, już pomijając fakt, że są to wybory samorządowe, które generalnie cieszą się mniejszym zainteresowaniem, to myślę, że partia obecnie rządząca, największa, myślała, że na tej fali zwycięstwa październikowej jeszcze w tych wyborach zostanie poniesiona i tak się nie stało. To znaczy, że ta cierpliwość wyborców jednak jest mniejsza niż nam się wydawało i po prostu oni chcą konkretów, ale takich prawdziwych konkretów, a nie jak to dzisiaj słyszymy, jakichś tam pomysłów tylko. A z drugiej strony, z jednej strony Marcin Kierwiński mówi, jedziemy ostrzej walką z PiS-em, będziemy ich zamykać, przeszukiwać i nie rozpalimy jeszcze bardziej emocji antypisowską, a jak się słucha Szymona Hołowni czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, to wręcz przeciwnie, trochę dość kłótnia też wewnątrz koalicji, ale też realizowanie konkretnych programowych, czy takich modernizacyjnych relacji. To jest tak, że zaczyna się po tym wyniku wyborczym pewne rozjeżdżanie się w priorytetach różnych partii tworzących koalicję rządzącą?
Może się zaczynać, aczkolwiek ja bym nie wyciągała z tego też daleko idących wniosków, bo nie wydaje mi się, żeby to doprowadziło do jakiegoś rozszczelnienia czy upadku tej koalicji przed końcem kadencji. Wydaje mi się, że na to jest jeszcze stanowczo za wcześnie, aczkolwiek te różnice są i one będą wychodzić przy tego typu okazjach. No, ciekawa jestem, jak się będzie zachowywała teraz Lewica, która dostała bardzo słaby wynik w tych wyborach, która oskarża o ten swój słaby wynik Donalda Tuska i to, że zrezygnował z pomysłu wspólnego startu. Włodzimierz Czarzasty dzisiaj przekonuje, że gdyby Lewica wszła razem z Koalicją Obywatelską, to PiS miałby jeden sejmik może, zamiast sześciu, więc tutaj ta lista wzajemnych żali i pretensji jest długa. No, patrzymy na to, co się dzieje między trzecią drogą a Lewicą. Tam już też jakby idzie na noże i generalnie mam wrażenie, że no, nie będzie między tymi partiami zgody i porozumienia, aczkolwiek czy te, no, wydaje mi się, te kłótnie nie wywrócą koalicji, no ale takie chybotanie łódką, nie wiem, czy pomaga w rządzeniu i czy pomaga w przekonywaniu Polaków do siebie. Na pewno przybliża do niezachowania tej władzy, aczkolwiek mówię, ja nie spodziewam się, żeby to się stało nagle. Jednak to spoiwo w postaci tego, że te partie są u władzy po wielu latach niebycia u tej władzy, to spoiwo jest, myślę, że przynajmniej w najbliższym czasie jednak dosyć skuteczne i mocne, i że te partie mają świadomość, że jeśli ta koalicja się posypie, to PiS wróci do władzy, a tego sobie nie życzą. Więc wydaje mi się, że gdzieś te spory, nawet jeśli będą, to będą próbowane jakoś być jednak zasypywane, czy też chowane pod dywanem, co nie zmienia faktu, że one są prawdziwe. Znaczy, to są realne emocje między trzecią drogą a Lewicą. Ten spór jest jak najbardziej realny. Te emocje są prawdziwe. Donald Tusk, który ma swój plan polityczny, w którym nie ma miejsca na dużą i autonomiczną Lewicę, to też jest jak najbardziej jakby prawdziwe i widzimy, że on ten plan realizuje dosyć precyzyjnie. Pytanie, czy co z tym zrobi Lewica? Wydaje mi się, że u liderów i Lewicy, i trzeciej drogi to nie jest ten moment, kiedy oni są w stanie w rozmowach z Donaldem Tuskiem postawić wszystko na ostrzu noża. Co mnie trochę dziwi, bo uważam, że mają do tego karty. W sensie mają lepsze karty niż Donald Tusk. Bez trzeciej drogi nie ma tej koalicji na przykład. Więc nie ma władzy, nie ma rządzenia. Więc wydaje mi się, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby grać dużo ostrzej z Donaldem Tuskiem niż to robi w tej chwili. I wiem, że są też takie głosy w samym PSL-u, takiego niezadowolenia, że zbyt uległy jest lider PSL-u w tych rozmowach koalicyjnych. Więc pytanie, czy to się zmieni. PSL trochę czekał na te wybory samorządowe, licząc, że zrobi bardzo dobry wynik, że jego pozycja przetargowa będzie wobec Tuska jeszcze mocniejsza. No tak się nie wydarzyło, bo tak naprawdę ten wynik PSL-u, czy też trzeciej drogi jako całości, jest też poniżej oczekiwania. Pamiętam takie rozmowy z politykami trzeciej drogi jeszcze chyba pewnie z miesiąc temu, gdzie oni mówili, że może gdzieś tak nawet do 20% się zbliżają i że wyniki będą spłaszczone, będą trzy partie, będzie PiS, Koalicja Obywatelska i trzecia droga w tam okolicach 20 paru procent. No, ten scenariusz się nie zmaterializował. Proszę, jeszcze wróćmy do wyniku Prawa i Sprawiedliwości, takiej konstatacji, która się pojawia, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory bez wsparcia machiny rządowej, bez wsparcia agencji, bez wsparcia różnych funduszy. Także spekulowano medialnie, że Fundusz Sprawiedliwości na przykład jest jakąś tam zasilać kampanię wyborczą suwerennej Polski. Takie spekulacje były dość głośne. No i bez TVP Info tego wszystkiego nie ma, a mimo to wybory wygrywa. Nie wiem, czy takie głosy też pojawiały się na wieczorze wyborczym, że nagle PiS nie potrzebuje tych atrybutów, żeby być zwycięskiem, jak to się w samym PiS-ie tego typu twierdzenia odnajdują. Pojawiły się takie głosy, że generalnie TVP momentami bardziej szkodziło PiS-owi w kampanii niż pomagało, ale generalnie takie poczucie, że być może jednak ta kampania negatywna w wyborach parlamentarnych poszła o jeden krok za daleko, że była zbyt negatywna, zbyt agresywna, że zapomniano gdzieś o tych pozytywnych aspektach i może to był błąd, bo w tej kampanii jakby tego przekazu negatywnego nie było. Zresztą tej kampanii prawie w ogóle nie było. To jest w ogóle największy paradoks, że PiS, który nie zrobił kampanii, zrobił za to bardzo dobry wynik, którego nawet sam nie oczekiwał, bo na tę kampanię ani nie było środków, ani nie było energii, ani politycy jakoś mocno się nie mieli ochoty w nią angażować.
partia była poobijana i niespecjalnie skora do tych wyborów, a mimo to wynik jest powyżej oczekiwań. A jeśli chodzi o tę całą machinę rządowo-medialną, to ja mam wrażenie, że ci, którzy twierdzili, że to jest główny czynnik sukcesów wyborczych PiS-u, jakby uwierzyli we własną propagandę, bo moim zdaniem to ma się nijak do rzeczywistości. PiS wygrywał wybory niejako obok tych instrumentów, obok TVP, obok tych wszystkich pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa i tak dalej. Nie dlatego, że właśnie mógł więcej niż inni, tylko dlatego, że po prostu jest grupa dosyć duża i sprawna wyborców o konserwatywnych poglądach, którzy nie mają innej reprezentacji dzisiaj w Polsce poza PiS-em, bo Konfederacja, mimo że gdzieś tam do jakiejś części wyborców konserwatywnych trafia, to jednak jest zbyt niszowa i zbyt szalona z wyskokami Grzegorza Brauna, by poza te swoje kilka punktów procentowych wyjść. Więc jakby mówienie o tym, że wystarczy przejąć TVP i nie wiem, Polska Wschodnia albo Polska Wieś przestanie głosować na prawicę, to jest jakieś, mówię, myślenie życzeniowe albo wiara we własną propagandę. Nie przestanie, ponieważ ta Polska Wschodnia ma po prostu takie poglądy, a na dzisiaj nie ma innej reprezentacji na scenie politycznej poza PiS-em, która by na te poglądy jakoś odpowiadała i potrafiła je zagospodarować. Pani redaktor, naszym gościem Kamila Baranowska. Państwo mogą słuchać naszej audycji na falach FM i w internecie na www.net.fm, a potem odsłuchać ten wywiad na kanale YouTube dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim wspierającym bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam także w dniu po wyborach, żeby włączyć się w budowanie mediów, bo to też ma wpływ na kształt wyborczy. Potem, pani redaktor, to już trochę puentując naszą rozmowę, zastanawiam się, jaki to jest prognostyk przed wyborami do Europarlamentu, bo dziś właśnie ruszyła ta kluczowa, końcowa faza kampanii do Europarlamentu. Już nikt się nie będzie przejmował, czy prawie nikt, tymi wyborami, tymi drugimi turami pewnie też niespecjalnie. Wszyscy rozpoczną szturm po Europarlament. Kto z jakich pozycji tę kampanię rozpocznie? Jeśli chodzi o koalicję rządzącą, to bardzo ciekawe będą układanki dotyczące list, bo wiemy, że tam się toczą jakieś rozmowy dotyczące tego, żeby PSL i Koalicja Obywatelska startowały z jednej listy. Pytanie, co wtedy stanie się z Polską 2050 Szymona Hołowni. Czy po tych wynikach, które dzisiaj zobaczyliśmy, wczoraj zobaczyliśmy, te rozmowy będą aktualne? Kto będzie miał w nich mocniejszą pozycję przetargową? Jestem bardzo ciekawa, jak to się finalnie zakończy i potoczy. Władysław Kosiniak-Kamysz przekonywał, że projekt trzeciej drogi to jest ten projekt, który on chciałby kontynuować. Pytanie, czy jeśli będzie widział ryzyko, że może tych wyborów europejskich trzecia droga nie udźwignąć, to czy jednak kusząca nie okaże się ta propozycja Donalda Tuska, żeby pójść razem w ramach tej wielkiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej, w której zasiada i PSL, i Koalicja Obywatelska. Ale to byłby koniec trzeciej drogi, bo trudno sobie wyobrazić, no byłoby to logiczne, z punktu widzenia polityki europejskiej byłoby to logiczne, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby to potem trwało. Trudno to sobie wyobrazić, no chyba, że przekonają Szymona Hołownię, żeby dołączył do tej frakcji, bo dzisiaj partia Szymona Hołowni jest w innej frakcji, ale Szymon Hołownia ma jedną europosłankę. Więc ja sobie wyobrażam taki scenariusz, że on daje się przekonać. Mówię, jak będzie, zobaczymy. Moim zdaniem to jest sprawa absolutnie otwarta. Jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to jest pewne ryzyko, że PiS za bardzo uwierzy w to swoje zwycięstwo, sukces i że już wszystkie trudności ma za sobą i że teraz będzie już znowu tylko wygrywał. Bo ja już słyszałam taki komentarz wczoraj, że no w wyborach europejskich to już idziemy na 40%, więc moim zdaniem to jest dosyć niebezpieczny sposób myślenia, że wszystko co najgorsze PiS już ma za sobą. Wydaje mi się, że jednak jeszcze nie, że jednak daleka droga przed PiS-em i to też pewnie boleśnie PiS odczuje chociażby w tych negocjacjach sejmikowych, gdzie okaże się, że może wygrywać, ale nie będzie obejmował władzy wszędzie tam, gdzie wygrywa. Tak? Dokładnie tak, jak się stało w październiku, więc to jest ta lekcja, którą PiS musi odrobić i mówię, istnieje realna obawa, żeby się nie zachłysnął zbytnio tym no niewątpliwym sukcesem, bo mówię, jest na pewno wynik powyżej oczekiwań i to symboliczne zwycięstwo w procentach w wyborach sejmikowych na pewno dobrze podziała na morale tej partii. Być może ta kampania europejska jednak będzie bardziej intensywna, więcej osób, więcej polityków będzie chciało się w nią aktywnie zaangażować, bo zobaczył, że jest możliwość powtórzenia wygranej. I o tym mówiła Kamila Baranowska, dziennikarka, publicystka, portal Interia. Pani redaktor, bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę w tym gorącym, powyborczym dniu. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.